Magiczne przesłanie od wróżek. Karty anielskie przemówią dzisiaj na ten tydzień od 27 września do 3 października. Kochani, kończy się wrzesień, zaczęła się już pora jesienna i zacznie się w tym tygodniu miesiąc październik, czyli czas jesienny, mniej słońca, więcej myśli sentymentalnych, być może smutek. Zobaczmy, kochani, co przemówią dzisiaj karty anielskie. Karty anielskie dr Doreen Virtue. Magiczne przesłanie od wróżek. Zaczniemy. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała darmowe wróżby ode mnie w postaci filmików na rozmaite tematy. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Proszę również o komentarze od Was dla wymiany energii. Nieraz wystarczy tylko jedno słowo lub smajlik. I tak energia między nami przepływa i rozumiemy się nieraz bardzo szybko. Ważna jest Wasza aktywność. Dziękuję serdecznie z góry i zacznijmy przyglądać się dzisiaj przesłaniom wróżek. Potasowałam karty anielskie i wyciągnęłam jedną z kart. Kartą tą na dzisiaj i na ten tydzień jest właśnie, kochani Państwo, chociaż również trudno mi uwierzyć, ale tą kartę właśnie wyciągnęłam i ta karta nazywa się jesień. Kochani, naprawdę wyciągnęłam tą kartę. Sama za nie mówiłam i trwożę się, czy Państwo w to uwierzą, że właśnie ta karta dzisiaj wyszła. Jak na zamówienie, no jest przecież początek jesieni. Niedługo właśnie takie kolory, jak tutaj na tym zdjęciu, ciemnozielony, brązowy. Brązowy w różnych barwach, w różnych tonach będzie nas otaczał. Tutaj widzimy, kochani, na tym zdjęciu, na tej karcie, dziewczynkę, kobietę, która trzyma aniołka na dłoni. Zobaczcie, kochani, ten aniołek jest również jej aniołem stróżem, przemawia do niej, jest z nią, nie opuszcza jej. Patrzcie, jakie pozytywne światło, jaka pozytywna aura jest wokół tego aniołka. Jakie piękne kolory, fioletowy, różowy, niebieski otaczają to pomieszczenie.
Zobaczmy, co przemówi ten anioł do dziewczynki. Jesienią, wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. Zobaczmy, co mówi książeczka do tej karty. Co mówi autorka książeczki? Szczegółowiej. Jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. Odpowiedź na twoje pytanie poznasz jesienią. Błogosławieństwa spłyną na ciebie niczym deszcz na ogrodową grządkę. Zmierzaj do realizacji marzeń poprzez pozytywne myślenie, afirmacje, modlitwę, podejmując działania za natchnieniem Bożym. Owoce twojej pracy dojrzeją, gdy liście zaczną zmieniać barwy, a w powietrzu wyczuwalny będzie chłód nadchodzącej jesieni. Dodatkowe znaczenie tej karty. Podejmij przerwaną naukę. Projekt, którym się zajmujesz, jest niemal ukończony. Odwiedź lub przenieś się w miejsce, w którym jesienią liście mają żywe kolory. Załóż ogród ziołowo-warzywny. Takie znaczenie tej karty jest od autorki dr Doreen Virtue. Zobaczmy teraz, kochani, do tego klucze anielskie, jakie rady dają nam te karty. Ta talia kart autorstwa Silke Bada. Otwórz drzwi do swojego serca. Proszę o rady i wskazówki od aniołów na ten tydzień jesienny. Jedna karta, która wyskoczyła już. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Widzicie, tutaj jest aniołek, który czyści okno, który płucuje szyby. Jest to oczywiście metafora. Ty powinieneś uporządkować swój natłok myśli. Posegreguj swoje myśli i przemyśl, co jest najważniejsze. Jakie uczucia są dla ciebie ważne, istotne. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Jesteś obdarzony wieloma talentami. Wykorzystaj je. Pomyśl, co umiesz robić najlepiej, jakie masz talenty. Być może talent współpracy z innymi, być może talent organizacyjny, być może jesteś komunikatywny lub umiesz coś nadzwyczajnego, co możesz wykorzystać w swojej pracy, w związku, w rodzinie. Wykorzystaj swoje talenty, uzdolnienia, swoje silne strony osobowości.
Bądź otwarty na to, co nowe. Zobaczcie, kochani, anioł otwiera okno, okiennicę i patrzy na horyzont, patrzy w przyszłość. Metaforycznie otwórz swoje serce na to, co nowe, co przyjdzie. Otwórz siebie, siebie samą, samego, swoją osobę, swoją jaźnię, swoją głowę, mentalność na to, co przyjdzie. Otwórz się, siebie na to, co nowe. Wybaczaj sobie i innym. Jeśli popełniłaś jakieś błędy, które zatruwają ci głowę i serce, zaakceptuj to i wybacz sobie. Ty również możesz popełniać błędy. Wybaczaj również innym i zapominaj. Zacznij od nowa. Nie wyrzucaj komuś ciągle tych błędów. To jest męczące i prowokuje tylko konflikty. Wybaczaj błędy sobie i innym. I wyciągnę jeszcze jedną kartę anielską, klucze anielskie, które podpowiedzą nam, jak zachowywać się w następnym tygodniu, co nam pomoże, by rozwiązać właśnie problemy troski. Porzuć troski. O, właśnie wymieniłam to słowo troski i proszę zobaczyć, wyciągnęłam właśnie taką kartę, taki klucz do rozwiązania waszych głębiących się myśli. Porzuć troski. Nie zatruwaj się tylko troskami i negatywnym myśleniem. Porzuć troski to nie znaczy, żebyś był bez troski. To znaczy tylko, byś nie zamartwiał się ciągle, nie zamartwiała się ciągle i nie myślała negatywnie. Porzuć troski. Takie klucze anielskie wyciągnęłam na ten tydzień. Dziękuję wszystkim kochanym subskrybentom i widzom. Życzę wam wspaniałego, anielskiego, magicznego tygodnia. Życzę wam pozytywnego rozwiązania wszystkich spraw. Bądźcie otwarci na to, co nowe. Wykorzystujcie swoje talenty. Wybaczajcie sobie innym błędy. Uporządkujcie swoje myśli i pomyślcie, co jest najważniejsze. Oraz porzućcie wszystkie troski. Jesienią przyjdą plony waszych starań, waszej pracy, waszej cierpliwości. Jesienią wydarzy się coś ważnego, pozytywnego. I to afirmujmy, w to wierzmy. Myślmy pozytywnie, że właśnie tak się stanie. Afirmujmy szczęście, które ma przyjść do nas właśnie porą jesienną. Otwórzmy się na nowe i czekajmy na pozytywne zmiany właśnie w okresie jesiennym. Tego nam wszystkim życzę, Państwu i sobie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Już niedługo.